Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Mikołaj, a przed wami pierwszy materiał z gry Subnautica Below Zero. Och moi drodzy, nawet nie wiecie jak bardzo czekałem, abym ten materiał w końcu się pojawił. Od czasu, kiedy przeszliśmy Subnauticę, kiedy tak naprawdę to jest chyba Subnautica, moi drodzy, to jest chyba najdłużej trwająca seria na moim kanale, bo kiedy ja ją zacząłem? Ja ją zacząłem dosłownie w styczniu, 1 stycznia pojawił się pierwszy film z pierwszej części Subnautiki i tak po trochu w lutym, marcu, kwietniu, aż w końcu w lipcu skończyliśmy Subnautikę. Była to naprawdę świetna produkcja, świetna przygoda, świetna po prostu gra i nawet nie wiecie jak bardzo czekałem, aby móc dotknąć Subnautica Below Zero. Przed chwilą sięgnąłem po świeży kluczyk, kupiłem ją na stronie z kluczami, zainstalowałem, pobrałem, uruchomiłem program do nagrywania i zaczynam nagrywkę, moi drodzy. Przechodzę na troszeczkę inny styl nagrywania. Teraz będę nagrywał tylko i wyłącznie programem do nagrywania. Nie będę tego w ogóle montował. Oczywiście będą cięcia, natomiast te takie, wiecie, typu pauza w OBS-ie, coś w tym stylu. Od czasu do czasu będę pauzował, jeżeli będę musiał na przykład gdzieś iść, albo na przykład powiedzmy, będę wiedział, że robię coś na przykład nudnego, to od razu odpauzuję w momencie, kiedy będę robił coś ciekawego, żeby, wiecie, ten film nie trwał godzinę, tak jak trwały te filmy godzinę z Subnautiki. Też widziałem, że wam się strasznie spodobała ta seria. Między innymi tutaj pozdrawiam Dominksa, który wyczekiwał na Subnautikę. Pozdrawiam wszystkich ludzi, którzy motywowali mnie do tutaj dwójki. Pozdrawiam wszystkich widzów, którzy byli przy Subnautice, bo było ich naprawdę bardzo dużo. Oglądaliście te wszystkie filmy, nawet półtorej godziny do końca, za co jestem naprawdę niezmiernie wdzięczny, bo ja zawsze wątpiłem w to, że ludzie oglądają do końca takie filmy. Zawsze byłem, właśnie podchodziłem do nagrywania tak jak podchodziłem do tych moich pierwszych filmów, gdzie właśnie montowałem po prostu godzinne filmy i skracałem je do 20 minut. Ale jakoś to wyszło, nie? Jakoś to wyszło, zacząłem dłuższe filmy robić, no i fajnie to wyszło. A teraz, moi drodzy, mamy przyjemność zagrać w Subnautikę Below Zero, która z jednej strony jednym się podoba, drugim się nie podoba. Też zauważyłem śmieszną dyskusję na forum, bo jak nie wiem czy wiecie lub nie wiecie, prawdopodobnie wiecie, ale w przyszłym roku wychodzi druga część Subnautiki, na co po prostu chcę się przygotować. Chcę skończyć już Below Zero i mieć tą grę z głowy i na premierę, kiedy już dwójka wyjdzie, nagrać ją wam tutaj na kanale. No bo jeśli teraz Below Zero nie dotknę, to prawdopodobnie nigdy nie dotknę. A jak teraz mam chęć, to czemu by nie? Nie wiem ile będą trwały odcinki, nie wiem też kiedy będzie następny odcinek. Nie wiem co ile dni będą odcinki, to może być różnie. Jeżeli ten sposób nagrywania będzie ok, no to myślę, że sobie ponagrywamy na pewno trochę z tej gry. Nie wiem czy ją skończę w tym miesiącu, prawdopodobnie nie. Ale jest Subnautica, z tego się możemy cieszyć. A nie z właśnie, gdzie ja zniknąłem. Jest, moi drodzy, jest. Cieszmy się, że chociaż ten pierwszy odcinek ujrzy światło dzienne na kanale. No i tak, dwójka wychodzi. Tutaj zauważyłem śmieszną kłótnię na forum, gdzie ludzie się kłócili, że to nie jest kontynuacja Subnautiki, tylko to jest dodatek do Subnautiki, takie DLC. Jedni mówili, że jeszcze jakieś, nie wiem, niezwiązane w ogóle z Subnautiką rozszerzenie, które nic nie wnosi, odchodzi od klimatu. Ale powiem wam szczerze, wolę to niż jakiegoś odgrzewanego kotleta. Fajnie, że tutaj mamy nowe biomy. Mamy tutaj dosłownie biom arktyczny. Mamy pingwiny, mamy questy w Arktyce, mamy naprawdę dużo przygód, mam jakieś nowe biomy, nowe potwory, jest naprawdę tego dużo. Ja w Subnautica Below Zero oczywiście grałem w przeszłości, kiedy wyszła na konsolę PlayStation 5 w 2021 roku. Kupiłem sobie ją wtedy, pograłem 3 godziny i wtedy ją sprzedałem, bo ja wtedy jeszcze nie grałem w Subnautikę na tyle, żeby właśnie wiedzieć, że będzie to taka dobra gra. No i po prostu coś mi się tam nie spodobało, jakoś nie był to mój klimat, no i sprzedałem. Ale teraz jakby pamiętam ten początek, pamiętam początek gry troszeczkę, ale co dalej, na pewno pierwszy pojazd udało mi się zdobyć, ale dalej już nie znam tej fabuły kompletnie. Wiem tu już, że jest tu kompletnie inna historia. Nie wiem, czy będę wszystko czytał, prawdopodobnie będę omijał większość rzeczy, tak jak w jedynce.
Ale myślę, że sobie trochę pogramy. Dobra, ja muszę sobie zobaczyć, ile ja gadam, bo prawdopodobnie jest to około 5 minut. 5 minut gadania myślę, że wystarczy na sam początek odcinka i myślę, że możemy zacząć tutaj naszą przygodę. Tu jeszcze mi ktoś na Discordzie pisze, postaram się wyciszyć tego delikwenta. To sobie wszystko powłączam. No nie gadajcie, że Minecrafta słychać w tle. Boże jedyny. Wybaczcie mi, jeżeli Minecrafta było słychać w tle, bo miałem Minecrafta włączonego teraz. Dobra. Zmienimy sobie na szybko ustawienia grafiki. Co my tu w ogóle mamy? Oczywiście rozdziałka 1440p. Zachowaj zmiany. No i teraz ta gra wygląda. Dobra. Synchronizacja pionowa to jest wyłączone, pełny ekran, ok, damy sobie licznik klatek na 165, bo mam 165 Hz w monitorze, więc czemu nie. Pole widzenia, ekran, to jest pierwszy. Dobra, grafika, oczywiście wszystko na najwyższych ustawieniach gramy. Czy jest tu technologia DLSS? Chyba nie. Jakość odbić, ok, czyli mogę sobie, to jest chyba ray tracing, jeżeli się nie mylę. Klawiatura. Dobra. Co my tutaj mamy? Pauza w PDA, to sobie włączymy, bo to jest bardzo fajna opcja. I troszeczkę sobie zwiększymy rozmiar interfejsu do 1.10. Bo ja nie dowidzam. Rozpocznij nową grę, oczywiście na trybie przetrwanie. No i zobaczymy wprowadzenie do fabuły. Zobaczymy, co tutaj się dzieje. Tak jak mówiłem, spytałem was na live'ie, bo ten format nagrywania programem różni się tym, że może być nieco słaba jakość audio. No ale powiedzieliście, że wam to nie przeszkadza. I jeszcze dodam, czemu nagrywam programem? Bo mi program do montażu nie działa, przez co te filmy po prostu nie będą montowane. Dobra, koniec gadania, zaczynamy. This is the farthest I can take you on company space bucks, Robin. You sure you want this? The research is in everything. It is to me, and Sam. I need to know what happened. The meteor storm. I can use it for cover from Altera's eyes. Gonna miss you, Robin. I'll find my way back. Unknown Worlds Entertainment przedstawia. Approaching 45-46 speed. Surface temperatures. Drop pod deployed. No i okej, tak jak przy poprzedniej części, tak samo jak tutaj rozbijamy się na jakiejś planecie. To jest chyba ta sama planeta, ja nie wiem, czy tą grę w ogóle dobrze słychać. Trudno powiedzieć, jeżeli, tak jak mówię, jeżeli będzie słabo słuchać, to przepraszam was za to. Ja sobie mogę ją troszeczkę podgłośnić. Nie, on dobrze ją słychać wydaje mi się, ja po prostu miałem tak ściszone słuchawki. Jeżeli coś będzie za cicho albo za głośno, proszę piszcie mi to w komentarzu, bardzo was proszę, bo chciałbym, żeby po prostu wszystkie odcinki później były jakby dobrze je po prostu, dobre jakościowo. Więc jeżeli będzie coś za cicho albo za głośno, proszę mi to pisać, jeżeli będzie mikrofon za cicho albo za głośno. I też chciałbym tutaj podziękować, bo zapomniałem o tym powiedzieć na początku filmu, bo ja bym tej Subnautiki pierwszej części tak naprawdę to ja bym nie przeszedł bez waszej pomocy oczywiście, bo no to wy mnie tam naprowadzaliście bardzo gdzie, co, jak iść, więc też będę wdzięczny, jeśli tutaj również będziecie pisali porady dla mnie, bo tak jak mówiłem, ja tą grę grałem tylko i wyłącznie 2 godziny, więc jak macie jakieś dla mnie porady, no to piszcie. Jezu, ile ja gadam, ja jestem taką gadułą, ja powinienem robić dosłownie live z gadania, bo jestem taką gadułą masakryczną, że tylko dla wytrwałych widzów. Dobra, rozbiliśmy się na planecie arktycznej. To, że tu jest Arktyka, to, że mamy też suwak tutaj, widzicie, w lewym dolnym rogu. Suwak od temperatury, musimy iść w cieplne miejsce, w miejsce, gdzie jest ciepło, żeby nam się to odnawiało.
Już wiem, będziecie mi to truli w komentarzach, że mi się pojazd pewnie zniszczył od tego, że nie wiem, zostawiłem pojazd w miejscu, gdzie jest zbyt zimno i mi się pojazd zniszczył, tak jak to było w poprzedniej części, gdzie zostawiłem tego, gdzie zostawiłem Leopolda, czyli mojego smufa. Poniżej jego maksymalnej możliwej głębokości. No i wtedy on mi się zniszczył. Ja się wtedy zastanawiałem, czemu on mi się zniszczył. I pamiętam, jak mnie gnoiliście w komentarzach, że to jest moja wina. Mam nadzieję. Znaczy tutaj też prawdopodobnie będzie tak samo. Dobra. Zbieramy itemy, bo tutaj wypadły z tego itemy. Tu mamy flary, tu mamy wodę. Tu mamy oczywiście kostkę odżywczą, kostki odżywcze na czarną godzinę. Pamiętam tą poradę, prawdopodobnie tutaj tak samo będzie ona stosowana. Wtedy to akurat jadłem te kostki, bo mi się nie chciało iść po jedzenie. Dzisiaj może bardziej się troszeczkę zmobilizuję, żeby jakby dbać o tą moją postać. Wiem, że tutaj jeszcze coś będzie chyba. Nie, nie ma nic. Mamy oczywiście nasz robotyczny głos PDA. Mamy trzy butelki wody, mamy kostkę odżywczą, mamy tutaj, tu jest nasz licznik tlenu. Muszę patrzeć, bo ja mam jeden monitor i muszę kontrolować, ile filmu się nagrywa. A mamy album ze zdjęciami, baza danych, poradnik przybycia, ok, tu jest nasza kapsuła, do której musimy dotrzeć. No dobra, czyli to jest wszystko po staremu. Ja wiem, że większość gry to jest odgrzewany troszeczkę kotlet, bo tak naprawdę robimy praktycznie większość tych samych itemów. Większość tak naprawdę, większością tych samych rzeczy się tutaj zajmujemy, ale mi to nie przeszkadza, powiem wam. Tęskniłem za Subnautiką, a ta Subnautica w nieco takiej, można powiedzieć, arktycznej wersji jest dla mnie i tak spoko, ja nie narzekam. Zresztą tak jak wam mówiłem, już Subnautica jest jednym dla mnie z najlepszych survivali po przejściu jedynki, więc no nawet to mi nie przeszkodzi w czerpaniu fanu z tej gry. Wydaje mi się, że wszystko już zebrałem. Prawdopodobnie itemy są ustalone i pewnie gdzieś jeszcze coś leży. Tam mogę przejść i tam mogę przejść. Chyba pójdziemy sobie tędy. Choć czy jeszcze z tej kapsuły mi coś wypadło? Chyba nie, ja się tu ją rozbiłem. Tutaj latają meteoryty, więc ja chyba będę chciał stąd uciec. Zobaczmy, co to jest. That did not go as planned. Jakieś kwiatki. I should find a way into the water and get to the drop pod. Nie wiem, czy to jest ta sama postać, którą graliśmy w jedynce. No nie pamiętam. Pewnie to... nie pamiętam nawet postaci. Jak macie też jakieś wskazówki na prowadzenie fabularne, jakieś ciekawostki w związku z tą fabułą, no to też możecie pisać w komentarzach. Nie spoilerujcie, co jest w grze, co będzie, jakie będą pojazdy takie ważniejsze dla gry, jakie będą nowe stworzenia, bo chcę tego sam po prostu odkryć. Wiem, że tu na pewno są jakieś wielkie kreatury, wiem na pewno też, że będą jakieś swego rodzaju, wiecie, stany lękowe, bo w końcu tak jak było to z jedynką, kiedy pierwszy raz się w nią grało, no to czuć było ten horror cały wokół. Tutaj wiem, że też tak będzie, więc mi nie spoilerujcie, co będzie ciekawego. Ale możecie pisać porady, wskazówki, ciekawostki, możecie mnie naprowadzać, jeżeli na przykład czegoś nie wiem. Lubiłem to czytać sobie. Każdym tutaj komentarzom przypinam serduszka. Ale widać, że to się zmieniło tutaj, ten cały, no cała tutaj oprawa wokół. Wygląda to wszystko jest inne. To jest łupek. Tak, to jest ruda miedzi. Też zauważyłem, że tutaj to, co mi się podobało na pewno w dwójce, nie wiem, czy to był zamierzony efekt przez twórców, ale kiedy grałem w tą dwójkę, właśnie, Boże, w dwójkę, w Below Zero, jak mówię dwójkę, to mam na myśli Below Zero, żebyście mnie źle nie zrozumieli. Wiem, że to nie jest dwójka, ale tak mi się po prostu myli. Dobra, odblokowane osiągnięcie, znajdź swoją kapsułę. Czekajcie, ja włączę wam możliwość przechwytywania dla tej gry, przechwytywania okien trzecich, jeżeli są, jest tu taka opcja, jest. Będziecie teraz widzieli osiągnięcia na Steamie, jak mi jakieś przyjdzie. No i dobra, mamy tutaj... Czekajcie, czy ja na pewno... Tak, to jest ta gra, dobra, bo żeby mi się nie pomyliło. Zmieniłem dobrą opcję w OBS-ie. Mamy oczywiście schematy, no schematy identyczne jak w jedynce. Mamy nóż survivalowy, latarkę, pewnie nóż żarowy też tak samo tutaj wróci. Ale wiem, że są nowe pojazdy, nowe jakieś sposoby właśnie zwiedzania tego świata. Widziałem też kiedyś na YouTubie, że jakiś gościu miał jakiegoś zdalnie sterowanego pingwina. To też jest ciekawa sprawa.
Dziennik i komunikaty. Przykro mi z powodu twojej siostry. I want to offer my sincerest condolences on the passing of your sister. I got to know Sam better towards the end of my mandate with Altera on 4546B, when we were thrown together as basemates at Outpost Zero. She spoke often and fondly of you. I thought you should know. It didn't sit right with me when Altera blamed Sam's death on negligence. The Samantha Ayu I met was many things. Kind, clever, devoted to her work, but never negligent. I wish I could offer you something more substantial, but my access to information has been cut off. You may be in a better position to look into things than I am. If you're able to, Delta Station was our HQ. They were in a big hurry to leave, and there might still be information to be found there. It has a big radio tower. Impossible to miss. W porządku, moi drodzy. Jestem po króciutkiej przerwie. Okazało się, że mi skraszowało komputer podczas nagrywania. I później podeszłem znowu do tego nagrania. Okazało się, że mi jeszcze raz skraszowało. Spróbowałem trzeci raz. Okazało się, że mi jeszcze raz skraszowało komputer. Mam nadzieję, że za czwartym razem się to nie stanie. Naprawdę nie wiem, co się dzieje. Tak jak mówiłem na ostatnim live, jeśli byliście, to pamiętacie, że mówiłem, że mam straszne problemy, które, tak jak już mówiłem na początku odcinka, uniemożliwiają mi montowanie. Odinstalowałem w pizdu po prostu ten program, dlatego właśnie, tak jak wam powiedziałem, nagrywam tylko i wyłącznie programem, tylko będę musiał jakoś to zrobić, żeby to skleić jakimś innym programem, bo no, wyłączyły mi się te nagrania. Na szczęście ważne, że udało mi się je odzyskać, bo no to są pliki zapisywane w MKV, więc można je łatwo przerobić na MP4 i odzyskać ten plik, więc nie straciłem to, co powiedziałem. No i tak jak mówiłem, będę musiał tutaj zapisywać tutaj częściej niż robić, niż grać, bo no jeżeli to ma się tak crashować, wcześniej już próbowałem to włączyć, zapisałem w tym miejscu i jak weszłem do gry, to okazało się, że zapis jest uszkodzony. Ciekawe, że może się nawet zapis uszkodzić. Ale dobra, moi drodzy, jesteśmy tutaj w naszej fabryce. Mam pewną teorię, dlaczego mi się to crashuje. Wcześniej, jak włączyłem Subnautikę po raz czwarty, no to nie włączyłem OBS-a. Miałem go wyłączonego i grałem przez łącznie 15 minut, pływałem wokół tej kapsuły i mi po prostu nie skraszowało, więc jeżeli teraz mi skraszuje, no to przynajmniej mam trop. Crashuje mi się podczas nagrywania tylko i wyłącznie, ewentualnie ogólnie podczas włączonego programu do nagrywania mi się crashuje, więc będę musiał to obadać poza odcinkiem, ale chcę zdobyć chociaż te pierwsze itemy tutaj na początku i już myślę, że będziemy mogli ten pierwszy odcinek zakończyć, bo nie chcę teraz go kończyć w tym miejscu. Jeszcze nawet nic nie zrobiliśmy. Mamy, moi drodzy, nasz tutaj fabrykator znany z poprzedniej części. Mamy oczywiście materiały podstawowe: włóknista, siatka, guma, silikonowa, szkło, elektronika, przewód miedziany, baterie, zestaw elektryczny, chip komputerowy. Widzicie, robi się go dosłownie tak samo, tylko żeby tutaj baterię zrobić, już nie potrzebujemy dwóch grzybów, tylko jakiegoś wicieńca. Tą roślinkę akurat pamiętam, gdzie znaleźć, więc zaraz sobie po nią skoczymy. Zlepek nasion wodorosłów, to oczywiście musimy mieć do tego nóż, więc będziemy musieli sobie nóż skraftować. No i oczywiście pierwsze itemy, takie najbardziej podstawowe, jak standardowa butla, płetwy, apteczka, kompas. No kompas też sobie skraftujemy. Skaner, nóż, no i oczywiście latarka. To sobie chcę jeszcze zrobić dzisiaj, w dzisiejszym odcinku. Mamy oczywiście wodoszczelny schowek. To, co jest tutaj minusem, to że mamy mniejsze złoża tytanu. Już nie mamy złomu, który możemy spotkać i przerobić na 4 tytanu, tylko musimy sobie poradzić właśnie z samymi grudkami. Przypnijmy sobie od razu to, co potrzebujemy, bo na pewno będziemy potrzebowali. Czekajcie, co ja chcę zrobić? Chcę zrobić kompas, żeby zrobić, znaczy skaner, na samym początku skaner, latarka, nóż survivalowy i żeby to zrobić, potrzebuję gumę, tytan, baterię. Dobra, weźmy sobie tutaj baterię, przypnijmy. Coś jeszcze mogę przypiąć? Tak, mogę przypiąć. To zobaczmy, co ja tam jeszcze potrzebuję. Gumę silikonową, szkło. Szkło się robi z kwarcu. A weźmy sobie, przypnijmy tutaj może jeszcze to. No tego już nie mogę przypiąć, no dobra. Potrzebujemy jakiś zlepek nasion tutaj wodorostów. Ale do tego potrzebujemy nóż, więc najpierw znajdźmy sobie tytan. Choć w sumie nie, ludziska. Próbkę wodorostów się zdobywało z, wiecie, przecięcia wodorostu nożem. A z tego co wiem, możemy sobie to chyba ręcznie zebrać, więc fajnie by było, jakbyśmy tutaj go znaleźli. Okej, chyba widzę z oddali te nasze tutaj próbki.
Jak widzieliście teraz, o, na to stworzenie muszę uważać, bo to stworzenie, pamiętam, grałem na konsoli, to stworzenie w momencie, kiedy miałem skaner w ręku, podbiegło do mnie i podpłynęło, znaczy się, ukradło mi ten skaner i zaczęło spierdalać. I muszę unikać tego stworzenia. Ale tutaj już mamy ten zlepek nasion wodorostu, weźmiemy sobie tego bardzo dużo. Proszę bardzo, cały ekwipunek normalnie sobie zapełnimy tym. I zrobimy sobie wpis do tych wszystkich zasobów z tego. Czy już mam wszystko? Nie, jeszcze nie mam wszystkiego. Coś tu jeszcze będzie? Chyba nie. Ale dobra. Jak widzieliście, teraz zrobiłem pauzę w OBS-ie. To są jedyne cięcia, jakie będziecie tutaj widzieli. Teraz patrzcie na to. Klikam pauzę w OBS-ie. I jestem już przy kapsule. To jest jedyna opcja, żeby tutaj wycinać momenty. Muszę to robić ręcznie. I też muszę uważać, żeby pamiętać, żeby kliknąć z powrotem ten przycisk pauzy. Bo czasami były takie sytuacje, gdzie zapauzowałem nagranie, zrobiłem coś ważnego, no i nagle zobaczyłem, że nagranie jest zapauzowane i nic tak naprawdę nie zobaczyliście. Muszę uważać na to. No ale to jest fajne. Kiedy wiem, że będę robił coś nudnego, coś co będzie trwało paręnaście minut, no to mogę sobie zapauzować nagranie i odpauzować, kiedy skończę. I to jest jedyny sposób, żeby skrócić filmy. Bardzo fajna sprawa. Mam to tak zbindowane, że mogę sobie szybko kliknąć pauzę. No i już mogę sobie tym samym przyciskiem pauzę odpauzować. Oho. Czyżby się komputer wyłączył? Oho. Patrzcie, nie widzę myszki. Nic nie widzę kompletnie. Czekajcie. Odpalę sobie od razu mój program do dysku. Sprawdzę, czy... No, nie mam pojęcia, czy to jest wina dysku, ale naprawdę się jakieś dziwne rzeczy dzieją. Czemu mi się to crashuje? Ilość włączeń dysku, czas pracy dysku 8000 godzin. Nie, no to... Aha. Szkoda, że nawet zapisać nie mogę po prostu. Ach, o, widzicie, teraz mi się skraszowała gra. Bez skraszowania się całego komputera. No, powiem wam, że nie jest to fajne, jak się tak będzie działo. Odpalę sobie grę na nowo. No i dobra, lecę tam po ten zlepek, nasiądę się z wami, zaraz zobaczę. Mam nadzieję, że chociaż to jedno nagranie uda się zrobić, bo jak już poleci to na YouTube'a, będzie zajebiście. Dobra, moi drodzy, jestem w tym samym miejscu, gdzie wcześniej mi grę skraszowało. Zapisałem sobie grę, więc możemy sobie już skraftować tutaj tą gumę silikonową. Z tej gumy silikonowej uda nam się zrobić nóż, ewentualnie baterię. Nie no, nóż, bo będziemy potrzebowali noża, żeby zdobywać te tutaj wycieńce. Weźmy sobie, zróbmy nóż. Na sam dobry początek. Nóż survivalowy. Oho, a myślałem, że... Nie wiem, kurde, miałem przebłysk, myślałem, że to nóż żarowy, a tu flarę wyciągnąłem, kurczę. Dobra. Od razu sobie zapiszę, bo... No bo tak. Co jeszcze mogę? Mogę jeszcze gumę silikonową zrobić, choć ona mi nie jest za bardzo potrzebna. Schowam ją tutaj do schowka. Będę musiał jeszcze skoczyć po jedzonko, wypić tutaj wodę i sobie skoczyć po łypacza jakiegoś. Nie wiem, czy tu łypacze są w pobliżu, ale wiem. O, proszę bardzo, idealnie pod bazą mam te wycieńce. Aha, ja je mogę podnosić. O kurde, no to tego nie wiedziałem. Dobra, znajdźmy sobie jeszcze na szybko miedź. Miedź też raczej powinna gdzieś tutaj w pobliżu być. Czy ja nie mam przypadkiem gry ściszonej? Nie. Nawet nie ściszałem niczego w komputerze teraz. Dobra, weźmy sobie. Czy to będzie mieć? To będzie mieć. Mamy już na jedną baterię. Ale, o kurde, potrzebujemy więcej tych wycieńcy. A widzicie? O, w mordę jeża. Tlen. Ciekaw jestem, czy jest tutaj taka ta poduszka, która pozwalała mi wypływać szybko na powierzchnię. A tu pingwinki są. Słodziaki. Kwarc jeszcze muszę znaleźć, żeby mieć szkło. Może kwarc będzie w tej jaskini. Ciekawe, czy będą tutaj te stworzenia, które mnie atakowały, wiecie. Te takie, jak one się nazywały. One miały, no te takie... Pufferfisze nazwijmy je. Pufferfisze. No i chodzi mi dokładnie o te stworzenia, które takie wabiki na mnie latały. Okej, mam miedź, proszę bardzo. A tu jest... śmierć. Śmierć, bo oho.
To lawa? Nie, to jest po prostu zachód słońca. Albo wschód słońca. Nie, było przed chwilą jasno. Kto mi tam pisze? Musimy rybkę znaleźć. Łypacze są tutaj. No są oczywiście łypacze. Ty, jakieś dziwne te łypacze są. Patrzcie, one mają ręce? No patrzcie, to nie są łypacze. Znaczy to są łypacze, ale to nie są łypacze. Chodź tu, kurna, chodź tu łypa, łypacz arktyczny, no tak, arktyczny łypacz, poznaję tą grafikę. Czekajcie, zapiszmy sobie grę, już nie będziecie musieli mi gnoić w komentarzu, żebym grę zapisywał. Będę teraz musiał pamiętać o tym. Mamy dwa kwarce, od razu sobie zrobimy szkiełko i chyba z tego co widzę będziemy w stanie już sobie zrobić w sumie te dwie rzeczy, więc wracamy do naszej tutaj kapsuły czasu. Wehikuł tajemnic. Fajna ta baza, ona jest teraz pod wodą, wcześniej była na wodzie. Ciekaw jestem jak będzie z tymi nowymi pojazdami, bo wiem, że nie ma w tej grze cyklopa niestety. Nie ma w tej grze... Pron chyba jest, ale nie jestem w stanie tego potwierdzić. Natomiast wiem, że jest nowy pojazd zwany Sea-Truck. Sea-Truckiem. Sea-Truck. Jest to taka, można powiedzieć, taka ciężarówka podwodna, do której będziemy mogli sobie jakby doczepiać części. To jest taki simów, do których będziemy mogli przyczepić przyczepę. Jednocześnie ta przyczepa stala się z całym centrum dowodzenia. Przez to z jednego pojazdu może dokupować tak. Dokupujemy sobie klocka i łączymy w cały jeden pojazd. Fajna sprawa. Nie wiem jeszcze, wiem, że jest taka funkcja w tej grze, ale nie wiem co dokładnie robią te przyczepy. Skrafcimy sobie oczywiście baterię. Skrafcimy sobie oczywiście szkieło. No i co? W kolejnym odcinku prawdopodobnie będziemy szukać schematów, bo przyda się oczywiście Sea Glider, przyda się, tam wiem, że jest konsola pojazdów jeszcze, jest właśnie schemat Sea Trucka, można gdzieś tu w pobliżu znaleźć. Skrafćmy sobie od razu kolejną baterię, no i będziemy w stanie już sobie zrobić w mordę, nie! Najgorzej na świecie po prostu, och, teraz się akurat musiała gra skraszować. No widzicie, nie wiem od czego to naprawdę zależy, ale dobra, pauza i wracam do kraftowania. Dobra, z tego co widzę cofnęło mnie do punktu, gdzie zbierałem kwarc, więc weźmy sobie od razu próbki wodorostów, bo to nam się przyda razem z jednym tytanem, aby móc sobie właśnie skraftować tutaj tą butlę lepszą. Przed chwilą sobie sprawdziłem, potrzebuję do tego włóknistej siatki, ją się robi z dwóch próbek. No najważniejsze jest na razie skaner, co nie? Skaner pozwoli nam na wszystko. Tam pisaliście, żebym praktycznie skanował wszystko. W sensie nie mówię o tutaj całej tej sferze biologicznej, nazwijmy to. Organizmy wszystkie. Nie o to mi do końca chodzi, nie? Dobra, wejdźmy sobie szybko do kapsuły. Skraśmy sobie te przedmioty na nowo. Tu była bateria. Od razu sobie zapiszmy już tutaj w środku, żeby nie musieć tu wracać później. Usmażmy sobie łypacza. Pamiętam jak latałem na live'ach w poprzedniej części gry. Właśnie, żeby mieć te osady soli. Ciekawe, czy one też tutaj są. One były ciekawe. Bo pozwalały sobie zrobić jedzenie, które były długotrwałe. Latarka oczywiście, skaner na sam dobry początek. No i oczywiście latarka, nie mam baterii. Latarenka. Czekajcie, latarkę zrobiłem to... Nie, latarki nie zrobiłem, dobra. Czyli mamy latarkę. Od razu sobie skrafcimy włóknistą siatkę. I od razu sobie skrafcimy tutaj tę standardową butlę O2. Tu jeszcze gumę silikonową potrzebujemy, o widzicie. Żeby zrobić płetwy. Widzę, że mamy pływającą pompę powietrza. Tu mamy rurę. Urządzenie pływające, które pompuje powietrze do rur, służy jako punkt startowy do ciągu rur. Ale o co chodzi? Nie wiem o co z tym chodziło. Żeby zrobić przewód miedziany potrzebuję dwie rudy miedzi. A żeby zrobić tutaj zestaw elektryczny potrzebowałem chyba srebro, z tego co wiem. No tak, potrzebuję srebro. Srebra nie mam, więc sobie nie pozwolę teraz, żeby kompas zrobić. Zapiszę sobie grę. No i zrobię sobie tutaj gumę silikonową, widzę, że mamy też smar dostępny, pewnie do tych pojazdów wszystkich. Mamy płetwę, od razu sobie zrobimy.
Proszę bardzo. Mamy tutaj standardową butlę, mamy o 30 więcej chyba tlenu. Płetwy, które 15% szybciej będziemy pływać. No i oczywiście przypiszmy sobie skaner na jedynkę. Na dwójkę sobie oczywiście weźmiemy latarkę, na trójkę nóż survivalowy. Na czwórkę weźmiemy sobie flarę, no i na piątkę nie mogę wziąć wody. Nasiono wielca jeszcze mamy, to chyba z tego mogę jedynie baterie zrobić. Wicieńca, to jest nasiono wicieńca, dobra. No to chowamy tutaj w takim razie. Mamy jeszcze kostkę odżywczą, ale jej nie będziemy jeść. Mamy flarę, też możemy je tutaj włożyć. Guma silikonowa. I rozejrzyjmy się jeszcze, ludziska, co my mamy tutaj do kraftowania. Żebym wiedział już na później. Narzędzie naprawcze. Potrzebuję do tego krystaliczną siarkę. O, widzicie, krystaliczna siarka. To nie było przypadkiem w Lost River w poprzedniej części. Czyli prawdopodobnie będzie teraz inna sfera, żeby znaleźć tą krystaliczną siarkę. Jak macie też jakieś porady z tym związane, to możecie pisać. Sprzęt, tutaj pompa. Też możecie mi napisać w komentarzu, o co chodzi z tą pompą powietrza, rurą. Pewnie ktoś mi już o tym pisał. Ten wodoszczelny schowek jeszcze musimy sobie zrobić, bo to jest taka pływająca szafeczka. Tu jest, o widzicie, jest osad soli, czyli będzie można ten osad soli tutaj znaleźć. A w zasobach się praktycznie nie zmieniło nic. Więc żeby dopieścić ten odcinek, odepnijmy sobie te wszystkie schematy stąd. Stąd odepnijmy, luknijmy, co my mamy tutaj. Miniaturkę to już mam w ogóle gotową, więc miniaturki w sumie nie muszę sobie tutaj robić. Tutaj mamy te dwa komunikaty, to sobie ogarnijmy. No i zobaczmy jeszcze na sam dobry koniec. Się na sam dobry początek, ale na sam dobry koniec zobaczmy, co mamy w tym tutaj kodeksie, w bazie danych, w bestiariuszu, glosariuszu. Tutaj mamy jakiś dziennik osobisty do Robina. Aha, czyli to jest Robin, to jest nasza postać, tak? Chyba tak mam to rozumieć. Xenoworks, tu mamy przyszłość. Poradnik przetrwania arktycznego. Okej. Tu mamy jakieś po prostu poradniki. Tu mamy te wiadomości głosowe. Nie chcę po prostu, żeby one mi się tu pokazywały, nie? No i oczywiście technologia, czyli pompy. Proszę bardzo, pompy powietrza. Pompy umożliwiają wtłoczenie powietrza do trudno dostępnych miejsc. Pompy głębinowe można zamontować na powierzchni bazy. Pobierają tlen bezpośrednio z zewnętrznego modułu tlenowego. Okej. Okay. Pompa powietrzniowa, jak sama nazwa wskazuje, musi znaleźć się na powierzchni wody, by czerpać tlen, żeby działać pompy chmur. Aha, to jest coś takiego, co montujemy na wodzie i ono montuje nam rurami, przesyła powietrze na dno, przez co nie musimy wracać na górę, aby zdobyć tlen. Zajebista sprawa. Szkoda, że tego nie skraftowałem w poprzednim odcinku. No i co, moi drodzy? To będzie na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Wyczekujcie kolejnych odcinków, bo będą, tylko muszę rozwiązać problem z tymi nagłymi crashami. Ewentualnie, no nie wiem, może spróbuję sobie Akrzyna zainstalować, może Akrzyn nie będzie mi takich problemów robił. Ale to już sobie ogarnę samemu. Ludziska, piszcie komentarze, piszcie w ogóle, czy live'y chcecie, z czego byście chcieli live'y, może znacie jakieś rzeczy, które by tu się nadawały na live'y. Piszcie, ja to sobie poczytam. Poodpowiadam na wszystko, no prawdopodobnie kolejny odcinek pojawi się gdzieś za 2, może 3 dni, więc zdążę w kolejnym odcinku poodpowiadać na wszystkie wasze komentarze.